Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z klocków, w kolejnym odcinku z Minecrafta i cóż moi drodzy, jak zapewne widzicie mam prawie identyczny ekwipunek niż przy zakończeniu jakby pod koniec poprzedniego odcinka. A to dlatego, że autentycznie odkąd nagrałem poprzedni odcinek, to przez tydzień nie wchodziłem do gry. Dlaczego? Po prostu kwestia tego, że nie mam czasu. Naprawdę nie chcę, abyście pomyśleli, że olewam tę serię, ponieważ naprawdę widzę, że odzew jest no po prostu mega. Więc co sobie dzisiaj zrobimy? Jako że właściwie, no nic, jeżeli chodzi o budowanie, za bardzo ruszyć nie możemy jako, ale ściny łapie jakieś na początek, no nic, to powinno po dłuższym stanie po dłuższym czasie ustać. To moi drodzy, zrobimy sobie dzisiaj wyprawę. Wyprawę do. tylko... czekajcie, bo ja, ja już myślę o wyprawach, ja już myślę o wyprawach, a słyszę jak głośno mi chodzi komputer, więc chociaż. Okej, okay, wyłączyłem chociaż eee, wyłączyłem sobie chociaż tam. Eee... Strony. Tam miałem szejksa odpalonego na internecie. E, Okej okay, moi drodzy, przygotujemy się dzisiaj na wyprawę, i wydaje mi się, że ten odcinek podzielę sobie na dwie części. Czyli e, w ogóle tutaj jeden płotek zdemontowałem, ktoś mi przypomniał, że tutaj jeden się nie zgadza, i właśnie będę musiał poszukać w, w skrzynce, czy ja mam. Mm, no bo miałem poprzednio tam z ciemnego drewna, tak? Jeżeli się nie mylę, a powinno być z jasnego. Ktoś mi to napisał w komentarzu. Faktycznie, faktycznie się pomyliłem, dlatego wydaje mi się, że okej, okay, jasnych płotków jeszcze troszeczkę mam. Będę musiał się poważnie zastanowić, co mi się przyda na taką wyprawę. Na wyprawę pójdziemy sobie do jaskini. Do jaskini, w której już byłem. Tej ze spawnerem i tej, wiecie, z takimi, z której ostatnio uciekałem. Wydaje mi się, że możemy... Wiecie, chcę zabrać ze sobą jak najmniej rzeczy, żeby jak najwięcej rzeczy wynieść. Wydaje mi się to takie dosyć, dosyć że tak tujmy, normalne. Bo potrzebuję naprawdę masy surowców, masę wszystkiego. Myślę, że jak wezmę 34 arbuzy i tyle jedzenia, to jeżeli chodzi o jedzenie, to mi wystarczy. Czego będę na pewno potrzebował? Na pewno będę potrzebował pochodni. Pochodni będę potrzebował dosyć sporo, więc wszystkie te patyczki, które tutaj mam... Postaram sobie właśnie, zrobię sobie z nich pochodnie Okej, okay, mamy trzy takich pochodni No aż tyle mi nie jest potrzebnych na pewno Więc sobie odłożymy może, o w taki sposób Zostawmy sobie, zostawmy sobie te nie, 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 nie. No dobra, zróbmy, zróbmy więc w taki sposób. Dobrze, zostawmy sobie dwa staki pochodni. Łuk mi się na pewno przyda 12 strzał to nie jest za dużo. Czy ja mogę zrobić ich więcej? Mam na pewno więcej piórek, brakuje mi natomiast krzemienia, którego chwilowo nie jestem w stanie chyba wykopać. No właśnie mówię, ogólnie dzisiaj przygotujemy się właśnie na taką mini wyprawę oraz e, jakby podzielę ten odcinek na dwie części, tak jak już powiedziałem, tak mi się wydaje i... O, właśnie, na pewno kilofy potrzebuję. Wydaje mi się, że wystarczą mi trzy. Raz, dwa, trzy. Ale może nie, więc wezmę również czwarty. Na pewno potrzebuję stack e, kobla to minimu, minimum. Dobra, na razie wezmę sobie wszystkie neterowe cegły i zrobię z nich e, już te bloczki, które, o których wspominałem w poprzednim odcinku, czyli te, którymi ma być wyłożone. E, ma być wyłożona po prostu. Ma być wyłożona ta sala, w której znajduje się portal. Dobra moi drodzy, co my potrzebujemy? Muszę się upewnić. Tak się zastanawiam, czy fajnie by było chyba ulepszyć sobie cały ekwipunek, nie sądzicie? Wydaje mi się, że fajnie, fajnie byłoby właśnie mieć taki, no wiecie, bardziej, bardziej przykozaczony tutaj, bardziej przykozaczony spodenki. Tylko czy ja mogę, hmm, nie za bardzo mam takową możliwość, co tutaj jest. Ochrona, ochrona, ochrona przed wybuchem. Wiecie, na razie te zaklęcia, jakie tutaj mam, one są dosyć słabe, ponieważ nie mam tutaj w ogóle książek, ale wydaje mi się, że możemy coś temu zaradzić, bo chociaż jedną półkę, chociaż nie, jeszcze też jeszcze nie mogę. Ja nawet półki z książkami nie mogę zrobić, ponieważ brakuje mi skóry. No nic, moi drodzy, w takim razie, yy, tak jak widzicie, w ogóle mam deficyt żelaza. No 48 to nie jest jakoś mega dużo, deficyt wszystkiego, więc właśnie będę się zastanawiał, co z tym zrobić, jak to ugryźć. Znaczy, właściwie już się zastanowiłem, dlatego właśnie idziemy na wyprawę. Ok, tyle kilofów mi wystarczy. Płotków absolutnie nie potrzebuję. Zresztą em, ten eterowe cegły odłożymy sobie tutaj. Ok, w taki sposób. E, gdzie ja bym mógł te płotki odłożyć? Tutaj chyba, tutaj wiecie, tutaj wszystko wrzucam hurtem. Więc i płotki również tutaj e, się nadadzą. Ok, wrzućmy sobie również ziemię, bruk i bruk e, po raz kolejny. Dobra, skupmy się na tym, co my właściwie potrzebujemy na naszą ekspedycję. Wiem, że już to powtarzam pewnie tysięczny raz, ale wybaczcie mi też, jestem leciutko zmęczony. Łopat mam dwie. Potrzebuję siekiery. Mimo, że będę głównie pod ziemią, to siekiery nie mam, więc dlaczego by nie? Dlaczego by sobie jednej siekiery nie, nie zrobić? Również to jest jedna neterowa cegła, której nie odłożyłem, więc od razu naprawiamy ten błąd. Siekiera, tak? Dobrze. No to niech będzie siekiera. Dwa miecze mi na pewno wystarczą. Eee, trzy sztuki żelaza do zrobienia siekiery. I dobra. Pójdźmy sobie jeszcze poszukać eee, krzemienia. Wydaje mi się, że. Bo potrzebuję tak. W sumie jakbym miał z 15 sztuk, to by było na pewno. Aha, zrobiłem dwie. Ja zrobiłem dwie siekiery, czy miałem jedną? Wydaje mi się, że musiałem jedną mieć w takim razie. Może dwie zrobiłem, tylko nie zauważyłem. W ogóle trzcina całkiem ładnie rośnie, dlatego myślę, że możemy ją również sobie zebrać. Eee, Okej, okay, pyk, pyk. O, tam mamy owieczkę. Owieczki mnie bardziej krowy interesują. Mnie bardziej krowy na chwilę obecną interesują, ponieważ potrzebuję skóry na ten, na właśnie te okładki do książeczek. Dobra, pyk, pyk, pyk. Sporo tam spadło, znaczy nie sporo, ale coś tam spada, no, to też muszę podbudować, no ale tak jak mówię, tak słabo stoję jest czasem, wytrzymajmy wszyscy do. Wytrzymajmy wszyscy do Maja, ja wtedy będę miał dużo więcej czasu, więc na pewno odcinki będą się ukazywały dużo częściej. Ja wiem, że ja o tym już mówię tak naprawdę w kółko, ale naprawdę wierzcie mi, wtedy od Maja... Tak na pewno od połowy maja postaram się już jakiś harmonogram ogarnąć. Ostatnią maturę piszę 19 maja, więc już potem lecimy, jakiś harmonogram postaram się ogarnąć. No tak jak już powiedziałem. Myślę, że myślę, że będzie ciekawie. ok na razie nic innego sobie nie zbieram, bo zwyczajnie niczego innego nie potrzebuję. 55 sztuk trzciny, także tej trzciny mam coraz, coraz więcej, więc super stwierdziłem, że spawnery w tamtej jaskini rozwalę, ponieważ tak albo, albo je oświetlę na razie, kto wie, do czego mi się przydadzą. W sumie oświetlenie ich, a rozwalenie to... O tutaj, tutaj w ogóle tak jak widzicie mam żwir. Ale nie chcę go tu kopać, bo to jest dosyć blisko, wiecie, to nie estetycznie będzie jak ja tu zacznę kopać, bo to jest dosyć blisko jednak mojej, e, mojego tutaj e, zakwaderowania. Natomiast wydaje mi się, że tutaj, nie no, to, to też może nie, ale, ale tutaj, wiecie, zwłaszcza, że, że to bardzo ładnie można kopać, no widzicie ten krzemień tak leci, leci jak leci. Czyli tak średnio. Mamy jeden krzemień, dwa krzemienie na przekopane ile bloków? Zaraz sprawdzimy. Przekopałem 14 tych i dwa krzemienie. No w sumie jeden statystycznie na 7 takich bloczków. To chyba w sumie nie aż tak źle. Biorąc pod uwagę, że no nie wiem, z 4 takie bym chciał wykopać. O, a teraz żadnego nie mamy. <laughs> chyba się zagalopowałem. Wykrakałem po prostu, że... tymi krzemieniami. Za fajnie bym chciał. Kurde, nie fajnie, że ta woda się tutaj tak, wiecie... Wie, wie, wiecie co zrobiła, ten nurt się tutaj tak śmiesznie, e, śmiesznie zepsuł. Wydaje mi się, że ja bym to, ja bym to spróbował, wiecie, koblem wyrównać. Wszystko działa, wszystko działa. Nic nie wygląda podejrzanie, absolutnie, absolutnie wszystko wygląda e, jakby tu było tak na miejscu. Dobra, zniszczmy sobie jeszcze to. A nóż, widelec... No niestety, niestety nie, nie trafiliśmy, ja wiem, że ja to mam podbudować. Zrobię taki odcinek, który nazwę prace wykończeniowe. I tam się tymi wszystkimi rzeczami zajmiemy. No ale na razie, tak jak mówię, no średnio, niestety średnio. Mam, mam taką możliwość, po prostu nie dysponuję czasem najzwyczajniej w sieci, ale tym już Was nie będę zanudzał, bo ciągle tylko mówię, jaki to ja nie jestem zapracowany, a to wiadomo, że również nie jest tak, że ja nie wiadomo, jak jestem zapracowany, bo też no, nie mam co wam wciskać kitu, po prostu również czasami mi się nie chce, tak? Czasami, wiecie, wracam ze szkoły i niby mam czas, ale tak naprawdę tak się rozwlekam, że w efekcie go nie mam. Wiecie, mam na przykład jedno zadanie do zrobienia. Ale tak mi się nie chce, że zabieram się późno, albo wiecie już się, kładę, wiecie, już się kładę w łóżku, to już mi się nie chce, tak, no wiecie, wiecie o co chodzi. E, dobra, czy ja mam wszystko? No mam wszystko, pochodnie, kilofy, miecze, siekiery, jedzenie... Mhm, mm jak widzicie mam na razie tylko dwie skóry tutaj, że tak to ujmę, więc to nie jest za dużo. Może po drodze spotkamy jakąś, e, jakąś krowę, kto wie. Co jest? Coś mnie uderzyło? Nie, chyba nie. Dobra, no to biegniemy sobie do tej naszej jaskini. E, dobrze wiecie już gdzie to jest, bo chyba biegnę tam statystycznie w naprawdę co drugim odcinku, jak nie częściej. Czekajcie, pozwólcie, że ja tylko zobaczę, czy ja nie jestem jakoś bardzo przesunięty. No nie jestem, powinienem się oprzeć. Dlaczego ja się nie opieram? Po to, po to no jakby po to gram e, tak ustawiam kamerę, żeby móc się spokojnie oprzeć i żeby to audio dalej było. Czekajcie, czy to audio? Okej, okay. mogliście usłyszeć lekki szum na mikrofonie, ponieważ tym pop filtrem przeszorowałem troszeczkę po mikrofonie, a to na pewno jest dość słyszalną kwestią. No ale dobrze, wróćmy sobie do gry. Dlaczego ja tego jeszcze nie zniszczyłem? Miejku, ale ścina też ma jakaś masakra. Masakra. Wybaczcie te ścinki. Myślę, że. E, nie wiem w sumie czego to jest wina, bo wszystko inne mam wyłączone. Ale myślę, że no tak jak moje. O, o, one będą do ogarnięcia. W kolejnym odcinku postaram się, aby ich nie było, bo to też tak. Wiecie, wbijam na Minecrafta pierwszy raz od tygodnia i to wiadomo, też wszystko musi się. Nie wiem czy nie wygenerować, ale porenderować. Wi wiadomo jak jest, wiecie jak jest. Dobra, zjedzmy sobie tego arbuza. Arbus jest dosyć wkurzającym żarciem, ponieważ no mało tego głodu uzupełnia, co zresztą jest jak najbardziej zrozumiałe, bo jak normalnie jesteście głodni i wszamiecie sobie arbuza, no to, no to to jest średni deal, uwierzcie mi. To tak jakbyśmy, jakbyście, co zresztą ja czasami praktykuję, jak jestem głodny, to piję kole. Nie polecam, nie polecam. Strasznie brzuch potem boli, to jest, to jest potwierdzone info, a niby wiecie, a niby cola była lekarstwem kiedyś, e, coś tam na brzuch, tak? Tak mi się wydaje. To się, no, wiadomo, na pewno nie w tej formie, którą znamy dzisiaj, czyli nie w tej formie gazowanej, e, pewnie była niegazowana po prostu, no wiecie, lekarstwo niegazowane, coś tam, coś tam, no i ktoś ogarnął, hej, smakuje dobrze, no to zrobimy z tego napój, wiecie, dodamy parę bajerów e, za, przy, przy, przy ten, wiecie, e, no, po prostu dodamy parę bajerów i będzie i będzie, będzie okej, okay. no no i no, nie polecam, bo na pusty brzuch to wywołuje ja nie lubię tych odgłosów, jak się teraz pająki poruszam to jest jakaś masakra, naprawdę o wiem, co ja mogłem wziąć, wiecie co, crafting table to bym sobie mógł w każdym momencie coś e, skraftać, powinienem wziąć ze sobą trochę drewna, bo w tej sytuacji, w której teraz jestem, mam troszeczkę ciężko po prostu, bo. Okej. Okay. Nie, tutaj wrócimy, muszę iść tędy. Mam troszeczkę ciężko po prostu z tego względu, że no wiecie, jak mi się. No nie mam co. Z... Nawet nie mam jak zrobić, wiecie, stolika właśnie do kraftowania, bo nie mam w ogóle. E... No po prostu żadnych tych, żadnych. Wiecie, e... jak to się mówi. Surowców. No nie mam drewna po prostu, o, w taki sposób. Dobra, kurde, powiem wam, niby, niby, niby 8 lekcji miałem w szkole, takich luźnych w miarę, to jednak trochę się zmęczyłem, trochę się zmęczyłem, no ale dobra, Kaman, bo znowu robię, robię coś, czego nie lubię. Nie lubię mówić o szkole, jak jestem w, wiecie, jak nagrywam, bo mam świadomość, że pewnie większość z was też chodzi do szkoły i no jakby po to włączacie sobie jakiś filmik na YouTube. Ja? Pamiętajcie, włączacie, nie włączacie, bo to jest bardzo popularny błąd, więc oglądaj, jeśli chcesz, uczy i bawi. No, w każdym razie po to, żeby właśnie troszeczkę od tej szkoły odpocząć, a nie, że wiecie, tu szkoła, tam szkoła, dlatego staram się unikać. jako prawie dolawy wpadłem swoją drogą. Na tym by się skończyła moja wielka wyprawa. Co ja tu porobiłem? To jest dla mnie pytanie nie z tej ziemi. No jakoś, jakoś to tu jest skonstruowane. Ej wy, ja powinienem jakoś być tam na górze. Nie wiem jakim cudem, ale. Jakoś tak to zostało przeze mnie zaprojektowane, że ja powinienem wyjść sobie tędy. No właśnie. Niestety jako, jakoś ominąłem ten tunel. Nie, nie ogarnąłem, nie ogarniam chyba jak. W ogóle ja sobie wykopię może trochę krzemienia na przyszłość? Dlaczego by nie? Tak mi go wiecie, ciągle brakuje, więc w sumie. No i patrzcie, jak na złość, nie? Patrzcie, jak na złość. Dobra, mamy jeden. Ekstra. Ja jestem ciekaw, czy to tak działa, że ja sobie te bloki mogę stawiać. Wiecie, jak wydobędę ich, tam powiedzmy, wiecie, wydobędę 40 takich bloków, to czy ja je mogę potem stawiać i, wiecie, za każdym razem, jak kopię taki blok, to będę miał szansę, że wypadnie mi krzemień? Bo jak tak, to muszę przyznać, że całkiem to ciekawe. Okej, okay, co bym chciał najpierw ogarnąć? Nie wychodzić do tego wielkiego, takiego, no wiecie, do tego wielkiego... E... W ogóle łuk powinienem mieć tutaj, do tego wielkiego... Kanionu? Tak to się nazywa? Tak, chyba tak, chyba tak to powinienem nazwać, tylko najpierw chciałbym właśnie tutaj sobie odwiedzić kopalnię, jaka jest tutaj, o, pamiętam, że, że tym koblem to, to przykryłem, więc ona jest tutaj, tutaj gdzieś jest blisko coś z pająkami, jeżeli się nie mylę, dobra, wbijamy tu na pełnej. Dobra Słyszę pająki Okej, okay, bo tu nie ma ślepej uliczki To niedobrze, bo ja lubię wiecie Lubię ograniczać sobie, lubię się orientować mniej więcej gdzie jestem A nie orientuję się zupełnie w momencie w którym właśnie nie ma no tu też nie ma. Słyszeliście? Jest blisko bardzo. Dobra, ki. On jest blisko, ale tutaj nie ma skąd przyjść. Stale, stale wiecie, stale się cykam, że on mnie gdzieś... Gdzieś wiedzie, a jednak wiecie, tu się można tak przestraszyć, no taką wiecie, takim po prostu. Champserem troszeczkę. Chociaż <laughs> no. Kaman, przestraszyć się w klockowej grze. No ale można. W ogóle te odgłosy są creepy, a już w ogóle jakie Gast wydaje odgłosy, to jest dla mnie. To jest dla mnie magia, nie? I to jest w grze dla dzieci. W grze. Od, od ilu lat jest Minecraft? Trzech? Ale z drugiej strony wiecie, dziecku można włączyć tryb peacefully i wszyscy będą zadowoleni. Dobra, muszę się zastanowić, mam naprawdę, jak widzicie, sporo miejsca tutaj. Szkoda, że w Minecrafcie chyba nie można plecaka e, mieć, to jest troszeczkę lipne. Czekajcie, mi się wydaje, że można mieć pochodnie w drugiej ręce, tak? Ktoś mi o tym mówił. Tylko czy ona świeci? Tak średnio. Tak średnio to świeci. Aha uh -huh. Tu bym uważał, ponieważ... Wiecie dlaczego? Bo słyszymy coś stąd, nie? Więc skoro coś stąd słyszymy... O ja! Patrzcie jaki agent Heh. Dobra. Wow Dobra, tam nic nie ma. Kurde, mam to niby w lewej ręce, ale prawe muszę nacisnąć, żeby wiecie, żeby. Żeby, żeby postać pochodniej. To jest dosyć mylące. Dobra, wszystko sobie wykopuję, moi drodzy. Właśnie po to tu przyszedłem. Na, w tym tkwi cel całej tej wyprawy. Właśnie, dokładnie po to, aby sobie e, tych surowców tutaj po prostu na, nakopać masę i, i mi to pasuje. Także dlatego, e, może to nudne, może nie, nie wiem, ale, e, ale no tak jak mówię, chcę po prostu wyjść mając masę tutaj surowców, a jednocześnie wiem, że. W ogóle muszę uważać, bo jak ja się tu zgubię, to już w ogóle nie będzie wesoło. E, wiem również, że ja tutaj gdzieś mam blisko skrzynkę. Którą postawiłem tu jakiś czas temu, w którymś z odcinków Na pewno nie w poprzednim, bo w poprzednim chodziliśmy tylko po neterze Ale w którymś z poprzednich położyłem tu skrzynkę i ja jej chyba nie zabrałem W sumie nie, nie widzę powodu, dla którego miałbym ją zabrać Więc chyba jej nie zabrałem, więc będę mógł również No po prostu odkładać sobie, jeżeli będę miał już nadmiar tutaj tych hmm, Pająk tam jest Okej, okay, tu jest ślepa uliczka I co najważniejsze, jest lapis lazuli Który jest niezwykle istotny dla... Ulepszania. Tak, tam jest chyba spawner, bo jest bardzo dużo tych pająków. W ogóle zauważyłem, że statystycznie najczęściej zdarza się właśnie spawner pająków. Czy ja mogę trzymać łuk? Ja będę mógł strzelać? Okej, okay, pochodnie przynajmniej schowaliśmy. Kurde, tam jest wyższe piętro. Ja się tam nie chcę pakować, bo. No bo to bez sensu, bo ja tam wiecie, wjadę, ja nawet nic nie widzę, ja bym wolał tak bardziej stabilnie tutaj wjeżdżać w nich, nie? Jak już coś. Dobra, czekajcie. Skąd ja przylazłem w ogóle? Okej, okay, wiem mniej więcej, gdzie to jest. Ale to mi dalej nie mój skąd przyszedłem. To jest właśnie, widzicie, to jest moja orientacja w terenie po prostu. Dobra, na razie się nie przejmuję, bo no Kaman nie przeszedłem nie wiadomo ile, żebym nie mógł znaleźć miejsca powrotu, no ale tak jak widzicie, to jest po prostu moja orientacja w terenie jest fenomenalna w ogóle nie chciałbym stracić tego co tu wydobyłem dlatego fajnie by było to umieścić w jakiejś skrzynce e, okej, okay, tu oświetlałem sobie tu była pochodnia, tutaj jest jakieś przejście nad lawą e, wiem mniej więcej gdzie to jest, ale okej, okay, przez wodę nie przechodziłem bankowo może przechodziłem i nie pamiętam. Nie, wydaje mi się, że nie. Okej, okay, tutaj mnie też nie było. W takim razie przyszedłem stąd. Nie, 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 nie. czekajcie. Tam po prostu słyszałem pająkę i to mnie trochę rozproszyło. Tu jest ślepa uliczka. No to musiałem przybyć sobie stąd. Kopałem, słyszałem te pająki. O, stąd przyszedłem. Dobra. No i Git. też mamy jakieś punkty odniesienia. No to idziemy sobie teraz tędy. Okej. Okay. Okej, okay, tam nie ma tej ślepej uliczki, to wiem. Postaram się to jakoś oznaczyć, może, żebym wiedział, że tu jest wyjście po prostu. Myślę, że w taki sposób yy, będę potem wiedział, że gdzie mam wychodzić. No come on. Więcej, więcej tego, więcej. Dobra, zróbmy to w takim porządku, że zwiedzajmy to od prawej po prostu. Od prawej, także będę pamiętał, że, że lazłem w prawo. Dobra. Oczywiście wykopmy sobie od razu Redstone. Nie wiem, co ja z tego Redstone na zrobię, bo go naprawdę masa tutaj w sumie wypada. Może ja bym go na coś wymienił, jakby się dało. To by było na pewno fajne. No ale chyba. Come on, przez przypadek postawiłem dwie pochodnie. Muszę się przyzwyczaić, że po prawej, wiecie, że mam te po prostu te pochodnie. Mm, Okej, okay, no kill mi raczej nie zabraknie, no mam ich cztery, więc o to się raczej martwić nie muszę. My ostatecznie i tak wychodzimy do tego dużego tutaj, wiecie, kanionu. Tak mi się wydaje, że to właśnie w tym momencie do niego dotarliśmy, tylko jakby z innej... Z innej strony. W sumie to jest dosyć blisko, więc prawie na pewno tak jest. Dlatego też słyszymy e, po prostu te pająki, bo no przecież Kaman tutaj jest kilka spawnerów. <laughs> więc no ciężko, żebyśmy nie słyszeli. Szkoda, że wiaderka nie wziąłem. Tak, to definitywnie jest coś, co mogłem ze sobą zabrać. Bo wiecie, bardzo szybko się wtedy pozbyć jakichś spawnerów. O nie, tam się zaraz ciemno zrobi. Nie lubię niszczyć tych takich, nazwijmy to, naturalnych. Patrzcie, widzicie? Są, są lampeczki, więc tu byłem Enderman. O ja, Piedział. Z Endermanem. No tak, pamiętam to miejsce. Z Endermanem wolę nie walczyć z kilku względów. Po pierwsze, ja nie wiem, jak się z nim walczy teraz. Kiedyś wiedziałem, wystarczyło na niego nie patrzeć. Teraz, tak go zaatakujecie, tak on wpadnie w furię, to potrafi wam takiego po prostu. Ciosa wysadzić, czekajcie, ja sobie zobaczyłem, chciałem tylko zobaczyć jak wygląda ta amplituda głośności Dobrze, wróćmy sobie do gry Chciałem po prostu zobaczyć na no jak głośno jest tutaj gra Okej, okay, mamy tam pająka Który sobie pływa Pływaj sobie Gnoju Dobra Wyjaśniony Pytanie na jak długo A, nie mogę teraz postawić tej, tej... tej pochodni. No, bo jak prawy, prawego używałem, no to na, naciągałem łuk i przez to wiecie, pochodnia jakby się chowała, a to ciekawe. Czyli nie mogłem, nie mogłem, nawet trzymając łuk, nie mogłem postawić pochodni, no bo przycisk stawiający pochodnie naciąga łuk. To z tego co zrozumiałem, w ogóle mam 20 poziom, też szkoda by było go stracić. Powinienem zdecydowanie bardziej... Ok, tu jest pająk, ulepszyć ekwipunek. Czy ja cię mogę jakoś zdjąć, kolego? Został? Leży? Dobra. Stoi drugi. No, bo to jest za tą lawą. Aha, to tu jest spawner, bankowo. Ok. Tak, tu bankowo jest spawner, wiecie? Słyszycie to? Jakie to jest creepy w ogóle! Ja pierdziele, co to jest? Ja się... Tam na pełnej, wiecie, trochę cykam się tam wjeżdżać na pełnej. Dobra. No bo boję się po prostu, że, że padnę. A, bo ten spawner jest kurde gdzieś na górze. No to ja nie, ruszę tego, ja nie ruszę tego spawnera, bo on jest jakoś tak na górze, nie? Musiałbym iść od góry. Mhm, no bo to bez sensu, no bo wiecie, to jakbym... totalnie się wystawiam w tym momencie, jeżeli idę... tak na pałę. Mhm. Tam moglibyśmy się dostać od góry. Okej. Okay. Brzmi fajnie Brzmi fajnie A przeszliśmy tu stąd, dobra Bo wiecie teraz ogarniam w ogóle gdzie ja jestem bo znowu mi się Coś Pokręciło Okej okay. Tutaj mamy te Tu wybijałem te pająki Dobra więc teraz moglibyśmy spróbować, tylko nie wiem ilu tam jest przeciwników. Także również nie wiem czego się spodziewać. Okej, okay, jak wyjdę bardziej. Jak wyjdę bliżej tej ściany, to raczej nic mnie złego nie zaskoczy. Okej. Okay. Mamy to. Endermana w ogóle nie będę próbował atakować, bo nie jestem pewien jak się z nim walczy. Po prostu. Dlatego nie będę go w ogóle... Nie będę podejmował tutaj żadnych działań Okej, okay, tam jest pająk Nie co to? A to nie topę, jest okej okay. Cykałem, że to pająk. Gdzieś jest zombie. Aha <tryk> A to też nie mogę postawić pochodni, jak trzymam blok. Okej. Okay. No ma to sens, muszę przyznać również. Patrzcie, to jest ten gnój, on jest, on, z nim można łatwo ścierę zaliczyć. Ty cwelu kurde, on jest taki szybki, nie? Trzeba zjeść, wiecie, trzeba mieć pełen głód od razu. Taki gnojek jest szybki i patrzcie, skąd on mnie zoczyć musiał. Mm -hmm. Tory są poprowadzone tak, no to... Jest tam spawner, to widzieliśmy przed sekundką. Ja bym go w ogóle lawą jakoś zalał, nie? Dobra. Musi mi się życie regenerować, to pewne. Tam jest wagonik. Oto to dobry deal. Można by tam wsadzić itemy. Musiałbym zamurować się... Ale kurde, tu mi od góry robią wjazd, nie. Przecież ja nawet nie widzę co się tu dzieje Dobra, on no tu raczej Nikt mi teraz nie wiedzie na plecy, no bo jak Kaman, on, jakby niby miał to zrobić Tam jest spawner O kurde o, fak, 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 nie arbuzem! Wypieprzaj! Co za śmieć! W ogóle, jak on. Co on odwala? Lata, wszystko, skacze. Wiecie, co się robi w takich momentach? Taktycznie trzeba się zamurować. Nie, 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 to nie jest też dobry pomysł. Pomijając fakt, że ja już się zgubiłem. Kurde, to jest tak ogromne, że... Ogarnięcie tego zajmie mi... ...dużo czasu. Ale jakbym dotarł do tego... Jak ja bym... Wiecie, to jest kwestia taka, jak ja bym tylko dotarł... Bo te pająki ze strasznie dużej odległości mnie widzą. To jest coś, co... Co ja zauważyłem, że one mnie widzą ze strasznie dużej odległości, one wiedzą już, że wiecie, że żeby cisnąć na mnie, a ja nawet nie wiem w ogóle skąd przybieg. przybiegł. W ogóle jak ja się szybko głodny robię po tym arbuzie. Masakra, jak pieczony schab zjem to ja też się tak szybko robię głodny? Jedz pieczony schab i nie maruć. Wow, szybko się zregenerowałem, okej. Okay. Rozumiem, że jest tu jednak jakaś wartościowość e posiłków, że tak to ujmę. Że nie jest to tak pozostawione same sobie. Ta pochodnia nic mi nie daje, tak się stają, po co ja ją trzymam? Właśnie, wiem o czym zapomniałem, o tarczy. Tyle mi osób pisało o tarczy i ja tego nie zrobiłem. Powinienem. Okej, okay, ja przelazłem stąd. I, idźmy tym tropem i i powinno być ok, to są w ogóle jakieś kurde, no zamknijcie mord. Okej, okay, znaleźliśmy zombiaki. No to fajnie, cieszę się, tylko... Dammit! Jak, jak żyć? Jak żyć? Powiedzcie mi. Co ja mam tu niby zrobić? Udamy się do... Chcę się udać do tej skrzynki, definitywnie. Tam odłożymy sobie rzeczy, na wszelki wypadek. I pozwiedzamy, może troszeczkę. Mhm. Znaczy, pozbieramy więcej surowców, tak żeby również je na raz wszystkie stąd zabrać. Okej, okay, moi drodzy, ale to zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Także ja się z wami żegnam. Liczę, że ten odcinek wam się spodobał. Tak jak powiedziałem, podróż podzielę na dwa filmy. Także ten jest pierwszy. No i drugi będzie, może nawet na trzy. Zobaczymy, jak to będzie. To jak szybko wrzucę kolejny film zależy od Was, ponieważ zależy mi, znaczy cieszę się okropnie z dużej aktywności. Po prostu bądźcie, obejrzyjcie tak jak zawsze, skomentujcie, jeżeli uznacie to za słuszne. Jeżeli film się podobał, zachęcam oczywiście do zostawienia pozytywnej oceny, bo bardzo, bardzo mnie to motywuje. Ja Wam dziękuję za uwagę. E, prowadził dla Was film Filip, tak mam na imię. <laughs> Nie, no, szkoda, zacząłem wymyślać, znaczy tak mam na imię, ale. Nieważne. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wiem, że takie hamskie przerywanie w środku akcji, powiedzmy, ale kolejny odcinek już niedługo. Także trzymajcie się do usłyszenia. Dzięki za aktywność. Cześć.